to jest teren ratusza. Tak? Właśnie, bo nie rozumiem się. Nie jest tak, że ja przyjdę do pana na porządku i postawię sobie na pana prywatne porządku chodzić. Dlatego, czyli gdyby to było PO, to nie była ale tak jak mówię, nie dostałem polecenia z dyrektorem, żebyś zapytać, czy państwo macie zgodę. Państwo mówicie, że nie macie zgody. Dlatego zwracam się do urzędu. Jeżeli dostaniecie państwo zgodę, ja nie mam nic potrzebnie może. A rozumiem, że na konferencję prasową nie musimy mieć zgody, jak tak? Tylko na te panele, tak? To nie jest reklama, tylko jest to jakby nasze logo, tak? Ja rozumiem. Zarejestrowanej partii. Żeby ustalić coś takiego, jeżeli na przykład jest akcja, tam, nie wiem, zbierania drzwi, to oni mają to uzgodnione, że w tym i w tym dniu, o tej godzinie wystawiają takie logo, wtedy my wiemy, że oni mają zgodę i mogą sobie cały dzień stać i pobierać konkretnie. Tak samo jak Straż Pożarna, gdzie tam przyjechała na sygnałach i oni mogą na sygnałach tu wjechać. Gdyby nie wjechał na sygnałach, musiałbym go stąd wygonić. No niestety, tak to wygląda, dlatego nie wiem, co Państwo robią. Podać się do ratusza, stoicie po prostu, żeby to dobra, tu jedną flagę weźmiemy i będzie na... Jeżeli staniemy będziemy sobie mieli, tam, będziemy mieli w ręce. Też będzie zajęcie pasa. Znaczy, powiem Pani, chodzi o też. Tak, nie, chodzi o sam, nie chodzi o sprawę pana. Chodzi o sam fakt, że jest coś ustawiane w przestrzeni miejskiej bez zgody własnej. Oto. Teraz jeżeli, tak jak mówię, taka, to nie chce postawić pilbor, to musi mieć zgodę, a jak będzie jeszcze ten... Rozumiemy. Dobra, zaraz flagę będziemy mieli w ręce i załatwiamy. Nie ma takiego miejsca, żebyśmy bez wcześniejszych uzgodnień ustawili pana 5 minut i przeprowadzili wcześniej zgłoszoną, zapowiedzianą konferencję. Nie ma takiej możliwości. Dostałem polecenie, stałem tam, mówi, czy ktoś ustawia jakieś panele pod ratuszem, czy mają zgodę. Rozumiem. To nie jest to, żeby pan zatem przyjmował. Czyli dobra, mamy flagę, będziemy z flagą w ręce, flagę możemy trzymać. To jest tutaj też bardzo chęcili jakiś tam wywiad stali, ale nie rozmieszali, nie trzymali, to było problem. Za parlamentarna opozycja, partia zarejestrowana. Nie ma prawa, swoich panerów podczas konferencji prasowej według prawa obowiązującego w mieście Wałbrzychu. Składamy. Szanujemy prawo, składamy się, postępujemy zgodnie z poleceniami pana strażnika miejskiego. Nie ma nic dlatego, bo mieliśmy tylko taką prośbę do pana. Jeżeli mógłby pan przytoczyć nam, nie mówię, że w tej chwili, może też dyżurny panu podpowie, podstawę prawną. Ponieważ to wydał pan nam dosyć konkretne polecenie, my się do niego stosujemy. Gdybyśmy się nie podporządkowali, prawdopodobnie musiałby pan... Musiałby pan użyć innych środków. A my jako obywatele myślę, że mamy prawo do informacji, jaka jest podstawa prawna pana działania. My tu jeszcze jakiś czas będziemy i czekamy. No ja jeszcze mam 5 minut tutaj na placu, bo później przychodzi zmiana. Ja to poproszę go, przekażę mu telefon. Bardzo prosimy. Zmiana i zaproszenie tego, że trzymamy no bo no ja tu jestem z koleżanką, która mnie zmienia. Właśnie, już jest koleżanka. I chłopak z głowy. No, to jest piękne. Marian. Ale gdzie ci nasi z tego mediów? Przepadli też jakoś. I światłem po oczach.
kradnę ci światło. Złodzieje. Dobra, wiem, że koledzy nie uwierzą w pracy, ale piję gingera na rynku w Barcelonie. Jakimś cudem, wiem czemu, kurde. Na pewno pójdę. Jeszcze w styczniu to nawet nie wiedziałem, że będę w takim miejscu, także pozdrawiam wszystkich. Ja nic nie mam. Ania, go,